Jesteśmy strasznie głodni, ale stwierdziliśmy, że to jest ważniejsze. Czy ja stwierdziłam? Idziemy tu, tu i tu. Wstał nowy piękny dzień. Wczoraj znowu byliśmy na ognisku przy naszym domku i znowu nic nie nagraliśmy z tego niestety. Może następnym razem się uda, bo tutaj prawie że codziennie jest ognisko. Na razie na 3 dni były 2. A podobno są co do zasady codziennie, więc może jeszcze będzie okazja coś nagrać, bo klimat jest naprawdę super. A tymczasem Solina. Jedziemy na Solinę się trochę pobyczyć. Będziemy się chwilę pobyczyć na plaży. Parking 20 zł, cenią się, więc mam nadzieję, że będzie warto. Jak tam było w wodzie? Bardzo fajnie. Tu lepiej niż tam, gdzie siedzieliśmy poprzednio, bo woda była cieplejsza. Nie wiem, czy ludzie sikają do niej tak częściej, czy jest przez słońce. No i kamieni nie ma. Znaczy, no są, ale takie, tam dalej są takie duże płyty kamienne po prostu, więc blokują troszkę. Dobrze. Okej, zrobiło się trochę za dużo ludzi, spadamy. Teraz jesteśmy na Krupówkach. Jak widać, zima czy lato, ludzi pełno. Sypki są.
drugiej strony znowu Krupówki, więc wracamy. Dobra, zostawiamy zaporę na Solinie i jedziemy po drodze na drugą, mniejszą zaporę w... gdzie? W Myczkowicach? Myczkowce? W Myczkowcach? Jak to się nazywa? Myczkowce? Myczkowce. Troszkę mniejsza, ale i mniej ludzi. Teraz pójdziemy zobaczyć ruiny klasztoru w Zagórzu. Idziemy po sery do Nikosa. To jest taki Grek, który mieszka w Bieszczadach. Polecili go nam nasi znajomi z ogniska. Jego sklep się nazywa Czarpagieru, więc podejrzewam, że Nikos mieszka w starym jakimś popragierowskim budynku. Tak to wygląda na mapie. I robi sery. I wczoraj próbowaliśmy i były przepyszne, dlatego jedziemy. No, polska feta była super. Jesteśmy strasznie głodni, ale stwierdziliśmy, że to jest ważniejsze. Czy ja stwierdziłam? Nasze serki. Udało się. Dobra, jedziemy coś jeść, bo umieram. Okej. No, fajna pogoda. Kolejny dzień, nasz ostatni dzień w Bieszczadach. Jutro rano się zbieramy. Natomiast dzisiaj jeszcze największy challenge. Wchodzimy na Krzemieniec, na Trójstyk Granic. Polskiej, ukraińskiej i słowackiej. Mam nadzieję, że dam radę. Gosia jest dobrej myśli. Wczoraj znowu nie udało nam się nagrać nic z ogniska. Wróciliśmy na tyle późno, że zanim poszliśmy, to już było ciemno.
nie wiem, czy dzisiaj będzie ognisko w sumie, bo rodzinka, która była głównym inicjatorem ogniska codziennie, dzisiaj się zbiera. Ale zobaczymy, może ktoś inny się zmobilizuje. Jesteśmy tutaj, potem pójdziemy tu, tu i tu. I koniec. Zobaczymy, czy damy radę wrócić z dłuższą trasą. Ale jeśli nie, to wrócimy po prostu do autotu. Minęliśmy przed chwilą małą rawkę i teraz idziemy w kierunku wielkiej rawki. To jest nieco wyższa, ale generalnie tu się już fajnie płaściutko idzie. Widać. I... O, ale potem kierujemy się na Krzemieniec, czyli trójstyk granic polskiej, słowackiej i ukraińskiej. To będzie przekraczał granicę, proszę Państwa. Uwaga, 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 uwaga. I już jest na Ukrainie. Koniec. Nielegalnie. Udało się. Przyszliśmy wzdłuż polsko-ukraińskiej granicy i dotarliśmy do słowackiej, więc mamy trójstyk. Ciekawe, że zresztą nie ma żadnych krzaków na Ukrainę. Tylko prawo Słowacja, lewo Słowacja, tam Polska.
Dużo żołnierzy tu dzisiaj wchodzi. Mają jakieś ćwiczenia. Cześć. Wchodzimy nieco inną trasą. Zdecydowaliśmy się z Wielkiej Rawki zejść prosto do Ustrzyków Dolnych. A w zasadzie to na parking troszkę przed Ustrzykami Dolnymi i stamtąd postaramy się złapać górnych, tak oczywiście górnych. I postaramy się stamtąd złapać jakiegoś stopa, no albo od biedy pójdziemy pieszo na nasz parking. No tutaj schodki to elegancko się schodzi. Oby tak do końca. Udało się zejść ze szlaku. Teraz musimy tym asfaltem dojść z powrotem na nasz parking. Chyba na busa tu nie ma szans. O, udało nam się stopa złapać, tam właśnie odjechali. To było prostsze niż myślałem. No. W górach jeszcze stopa nie łapaliśmy.